kuchę gdzieś na mieście na wietrze, że na drugie śniadanie robisz jej karbonadę. Przedziwna rozpacz jakby ściska moje serce, czemu przez to paplanie rozmywa maskarę. Cześć kochani, witam was serdecznie na naszym kanale i witam was w przedostatnim odcinku ze żniw, ponieważ czuję, że to już będzie koniec. Że to już będzie koniec. Ja oczywiście małym smerfusiem z tyłu przyczepa, na której mam już jeden zbiornik. Kosimy tutaj działkę przy domu i są na niej nowe odmiany. Teraz widzę, mam z bliska to bardziej pokazać. O, coś się przycięło. W 100% już tego nie zobaczycie, ale na tej działce obok domu właśnie miałyśmy 3 odmiany z firmy Satin Union, a mianowicie Debian, Pallas oraz Banatus. Także ogólnie to już widać, są szczątki, tutaj zostało troszkę szerzej z jakichś 3 przejazdy, tam chyba na górze został z 1, w kwestiach oczywiście tej działki, także tutaj te odmiany są już praktycznie wykoszone, ale z tego co słyszałam od taty, to naprawdę planowały one dobrze, także tatuś jest z nich zadowolony. Zobaczcie, jak jest suche zboże, jest mega, mega suche. Z planowaniem no to liczbami wam na chwilę obecną nie powiem. Chcemy to w pełni skończyć, ale mówię, obie w sumie Banatus z Debianem bardzo ładnie, Pallas troszkę mniej, ale jeszcze mówię, czekamy aż tutaj w pełni zakończymy koszenie tej działki. Tadeusz przed chwilą do mnie trąbił i ja nie wiedziałam, o co chodzi, wystraszyłam się, że coś jest nie tak, a tutaj patrzcie, jaki jest agent. To dlatego tato trąbił. Bo w tym trójkąciku tutaj właśnie, co tato się już kończy, siedział sobie lisek. No, także z kombajnu, z kabiny było go widać, a ja nie wiedziałam, o co chodzi, także w sumie dobrze, że zdążyłam się już skryć
ciągniku. Też dzisiaj ma do nas wpaść ekipa z firmy Agroinstall, aby zabrać na małe wakacje na przenośnik, którym załadowujemy zboże do silosu, także zostanie on w pełni wyremontowany i przygotowany do nowego sezonu, bo jakby nie było, takie rzeczy warto robić na bieżąco, bo później się albo zapomina, albo później po prostu brakuje na to czasu. Także u nas, praktykując ostatnie sezony, warto robić wszystko na bieżąco. Silosy są załadowane, także na chwilę obecną przenośnik nie będzie potrzebny. A my skupiamy się tutaj na naszej końcówce żniw. Aktualnie z tej strony tutaj odmiana na środku Banatus. I u góry ten pasek, który został, to jest właśnie odmiana Debian. Panowie z firmy Agroinstall przyjechali, zaraz go załadują tutaj, aktualnie go rozkręcają, ponieważ podajnik będzie tutaj przez firmę remontowany. Jakby nie było, przenośnik służy już kilka sezonów w naszym gospodarstwie, także wszystko, co nie pracuje, się nie psuje. Co trzeba, to panowie zabierają, wszystko jest ładnie zamontowane. Tutaj na naczepę, zabezpieczone. Został tylko tutaj wózek, który tak naprawdę jest zbędny. Jemu akurat nie jest potrzebny remont, także widzimy się za kilka dni z gotowym przenośnikiem. Taka sama to ma nowy look. Chodzę ubrana, taki piekł ubrana, taki mam mój.